Dziś, proszę Państwa, nie ma miejsca na Ziemi na zawłaszczanie sobie przestrzeni. Musimy nauczyć się nią dzielić, bo ludzi nie będzie ubywać, chyba że rosnąca nienawiść i chciwość sprowokują jeszcze więcej wojen i nie daj Boże porządkowania krajów zniebiałych i niebogatych. Musimy stawić czoła pędowi tego świata, w którym po prostu jest różnorodność. Ona po prostu jest. Jest, zawsze była i zawsze będzie. Musimy nauczyć się też wybierać to, co jest dla nas dobre, przy jednoczesnym skierowaniu uwagi na innych i poszanowaniu podstawowych praw człowieka. Sposobów na to jest pewnie dużo, ale jestem przekonana, że czołem jest wyobraźnia, poszanowanie drugiego i współodpowiedzialność za świat, w którym żyjemy, dlatego że go tworzymy. I dlatego, stojąc teraz u progu tak ogromnych zmian, uważam, że naszym obowiązkiem jest, moim na pewno, być jutro na demonstracji Solidarność zamiast nacjonalizmu, która odbywa się w Warszawie, a o godzinie 14 na rogu ulic Stawki i Dzikiej. Jutro, 7 listopada, Solidarność zamiast nacjonalizmu, Warszawa, godzina 14. Przybądźcie. Niech będzie nas jak najwięcej. Niech będą nas tysiące. Pokażmy, że Antifa to przyjaźń. Antifa to życie. Nie damy o sobie zapomnieć.